marcu jak w garncu. No i właśnie dzisiaj również sprawdza się to powiedzenie, ponieważ mamy 4 stopnie na plusie. Pójdziemy do lasu, który widzicie tutaj za mną dookoła, nie tylko zobaczyć, czy jest czysto. To jest taki teren, gdzie nigdy nie byłem. Szedłem zawsze w inną stronę, teraz pójdziemy tutaj. Więc posprzątamy, poszukamy skarbów, być może poroża, bo no, jest jakby sezon w pełni cały czas. No i będziemy podziwiać ten wspaniały, bardzo wczesno wiosenny las. Chodźcie! A zaczynamy od bólu. Słuchajcie, po raz kolejny mi się tutaj złamała nóżka w tym statywie trójnóżkowym. Już mam ją w kieszeni schowaną, więc pozwólcie, że nie będę wyciągał. Worek jest od Helikona tym razem i lecimy. Żeby coś takiego mogło się wyhodować w butelce jak tutaj, nie wiem czy widzicie, bo się chyba kamera jakoś bardzo nie wyostrza, ale możecie sobie wyobrazić, że w środku, o teraz trochę lepiej widać, jest oczywiście jest mech. Ale są też już jakieś, są jakieś trawy i tak dalej, żeby coś takiego mogło się tutaj nazbierać, taka warstwa gleby, taki humus, to ta butelka musi tutaj leżeć już bardzo, bardzo długo, bardzo długo. Nawiewa do środka wiatr, wchodzą do środka i umierają niestety owady, rozkładają się. Zaczyna się tworzyć warstewka gleby. Jeszcze chwilę ta butelka by tu poleżała, ściemniała trochę. I prawdopodobnie mrówki założyłyby tutaj mrowisko, bo one przecież w próżni tego nie robią. Musi być tutaj jakaś warstwa najpierw humusu, musi być jakaś warstwa gleby i martwej tkanki, żeby one zaczęły pracować tam. Mam do dyspozycji jedną rękę, także muszę to robić na zasadzie hop. Słuchajcie, czasami spotykam się z takimi komentarzami od różnych ludzi, którzy oglądają moje materiały, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. Komentarze w stylu: ja też tak robię. Ja też sprzątam, ale nie robię z tego filozofii i nie nagrywam z tego filmików i nie robię z tego rolek na Instagrama i tak dalej. Ja zawsze odpowiadam: super, gratuluję, świetnie, że to robisz, ale ja nagrywam, ja publikuję, ja piszę, ja to pokazuję dlatego, żeby edukować, żeby zwiększać świadomość, żeby zachęcać, zarażać, inspirować. Dlaczego nie? Uważam, że nic z tego w tym złego nie ma, a co więcej, zapraszam i was do tego, żeby właśnie tak robić, żeby nasze sprzątanie miało tym większy sens. Jest to jeden z etapów jakby takiego, powiedziałbym, w pełni dobrego sprzątania lasu, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam was do jego obejrzenia. Trafiamy na tak rozkopaną ziemię. To akurat jest chyba troszeczkę za mało, żeby mogło być legowiskiem sarny. Pamiętajcie o tym, że sarny w ten sposób również znakują teren. Kozły, koziołki saren tymi przednimi rasicami, przednimi nogami, tak właśnie ten teren, tą ziemię szarpią i znakują teren dzięki gruczołom zapachowym, które mają między innymi między racicami. Także to może być właśnie takie miejsce. Ach, jak się chodzi po lesie w tym okresie zrzutów, to każda gałąź wygląda jak poroże, słuchajcie. O, zobaczcie, jaki wspaniały kolejny buk, kolejne drzewo z tak niesamowitą gałęzią, która, zobaczcie, przez chwilę szła w dół, ale prawdopodobnie później dostała więcej światła i zaczęła piąć się ku górze jako osobne prawie że drzewo. Niesamowita, niesamowita sprawa. Tam jest gdzieś ambona. Ach, dla jakich celów służąca? Trudno powiedzieć, bo tutaj na moim terenie raczej polowań nie ma. No ale tam, gdzie jest ambona, tam są zwierzaki. Oho, mamy miejsce, nawet to tutaj na ekranie, na podglądzie kamery widzę, że to widzicie. Mamy ścieżkę zwierząt i szukając śladów zwierząt, tropiąc zwierzęta, a także no, szukając poroża siłą rzeczy, warto takimi ścieżkami się poruszać i je w lesie wypatrywać, no bo zwierzęta bardzo często tędy przechodzą. Nie mogę, kolejny ten buk taki ciekawy, zobaczcie, jak on się fantastycznie wygina, jak jakaś kurczę tancerka, niesamowite to jest, jak on wygiął ten swój pień. O, buczku, zatańcz ze mną czacze, przyjacielu. Prawie mi żal tego peta tutaj wsadzonego. Przy okazji, nie wiem czy znacie te grzybki,
wrośniak prawdopodobnie. Bardzo popularny grzyb nadrzewny. Wrośniak. A pod spodem też coś wrosło. I proponowałbym, żeby w końcu nam do głowy wrosło, żeby nie śmiecić. Słuchajcie, po co martwe drewno w lesie? Zaraz wam pokażę. To drewno tutaj nie tylko magazynuje wilgoć, jest mokrusieńkie, jakbyśmy je ścisnęli, tą miękką, rozkładającą się tkankę w środku, to jest po prostu mokrusia. To zobaczcie, ile tutaj jest życia. Mamy mech, mamy znowu wrośniaki, albo skórnik, teraz nie jestem pewien, czy to czasem nie jest skórnik, też taki grzyb właśnie nadrzewny. Mamy jeszcze inne małe grzybki w tym miejscu. Mamy oczywiście chubiaki, które sobie tutaj rosną pospolite i również to drzewo rozkładają. Zobaczcie, purchawka kolejna rośnie na drzewie przy chubiaku. Ona wrosła w tą malutką warstwę gleby, która tutaj jest u tego rozkładu. Zobaczcie, jaka fantastyczna purchawka kolejna, która tutaj wychodzi z drzewa. I znowu chubiaki, znowu mnóstwo mchu. Myślałem, że kupa, ale nie. W takich miejscach lubią robić kupy lisy, kuny, żeby zaznaczać swoje terytorium. No niesamowita kłoda. A ile życia jest pod nią, gdzie zmienia się zupełnie klimat, na wilgotny bardziej, na zacieniony, ile życia jest w niej, ile owadów takich saproksylicznych tutaj żyje, czyli takich, które żywią się i żyją właśnie w takim rozkładającym się drewnie. Niesamowita wartość jest takich kłód leżących na ziemi. Niektóre nazywamy kłodami piastunkami. To są takie kłody, które, z których wyrastają kolejne drzewa. Często w przypadku powalonych świerków tak jest, że z powalonego drzewa wyrastają kolejne młode siewki. Niesamowita sprawa. Nagrałem zresztą o tym odcinek z Michałem Kolbuszem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Jak chcecie, obejrzyjcie sobie koniecznie. No ale ważna rzecz również tutaj. Proszę bardzo, mamy odchody. Mamy bobki jelenie, zaostrzone na końcówkach. Bobki, właśnie jelenie, wyglądają jak trochę jak żołędź. Słuchajcie, i one tutaj, te co widzieliśmy, były ciemne, czarne. Jeżeli takie są, to znaczy, że już troszeczkę tutaj leżą. Kolor taki jaśniejszy, brązowy bądź zielonkawy mówi nam i ich taka, powiedziałbym, połysk na nich, czyli wilgotność mówi nam o tym, że zostały złożone świeżo. Te są już suche i czerniawe, także raczej nie zostały złożone dzisiaj ani wczoraj, raczej po prostu był tutaj ktoś, no jakiś już czas temu. A śmieci, myślałem, że będzie tutaj więcej, na szczęście nie jest tak źle. Kolejna butla, już mówiłem to wielokrotnie na moich materiałach, brązowe butle są szczególnie niebezpieczne, szczególnie lubiane przez mrówki, przez owady, zwłaszcza ta wąska szyjka, która może być łatwo zalepiona i tamta wilgoć w niej może być bardzo odpowiednia. O, czyżby? O matko, czyżby? Ach, nie no, z daleka to wyglądało jak zrzut, ale nie. Zobaczcie, jakie rozlewiska. Niesamowita sprawa. Plan jest taki, przebadać je, a później iść na te otwarte tereny, te takie łąki. Kurczę, tu jest tak fajnie, że nie wiadomo, od czego zacząć. Ajajajajajajaj. To się wdepło. Słuchajcie, tu jest niesamowita sytuacja. Zobaczcie, ile wiórów. Zobaczcie tylko, ile wiórów tutaj jest. Świeżutkich wiórów. Patrzę na tego buka. W korzeniach, w stopach ma pełno wiórów. I się zastanawiam, co tu się u licha działo. Patrzę wyżej. Patrzę. Jeszcze wyżej. A tam! Oho, nie będziecie tego widzieć. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tam wysoko jest dziupla. Nie wiem, na jakiej wysokości, ale no z jakichś 15, 20, no nie wiem, 15 metrów stawiam. W każdym razie, jak widzicie takie wióry, warto zawsze spojrzeć do góry, bo to tam dzieje się akcja. Poroża nie znalazłem, ale znalazłem coś bardzo ciekawego. Ta kość, którą tu widzicie, świeżutka, bielutka, tak właśnie, tak ją właśnie znalazłem w korzeniach tego właśnie drzewa, czyli tego właśnie buka. Bardzo ciekawe, że ona jest tak tutaj wsadzona. O, jeszcze jakieś prosionki się tutaj w tym zagięciu schowały. Niesamowite. Dosyć chyba świeża, bo taka bielutka i wsadzona tutaj. Czy ktoś ją tam wkopnął, czy ktoś ją tam wrzucił, nie mam pojęcia. Ale ciekawe. Zostawiam na swoim miejscu. Oho, tu coś padło.
ale bynajmniej nie leśnego. Jakiś szal? Czy co, panie? Zmieści się do wora, więc bierzemy. A ty do kolekcji myślałaś, że się schowasz dzióbkiem do ściółki, panie. Na strusia pod ziemią. Szukam miejsca, gdzie by tutaj bezpiecznie przeleść przez wodę. Tak, wiecie, żeby się jakoś szczególnie nie zmoczyć. Wow, już zjechałem. O, już się właśnie zmoczyłem. No, wlazłem w naprawdę przyjemny teren. Tu są takie bagniska, rozlewiska. Tam prowadzi jedna ścieżka zwierząt, tam prowadzi druga, a w ten taki zarośnięty teren prowadzi trzecia. I teraz bądź tu mądry. Dobra, jedna ścieżka już odpada, bo jest totalnie zalana, więc tam nie pójdziemy. Uuu, ale mam świeżą robotę. Chyba dzięcioła. I to chyba dzięcioła dużego, czarnego. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak centralnie się tu wbił. Szukał. Tu też szukał. I dość niedawno, bo wióry też świeże. Także drzewo. No, teraz dopiero spojrzałem w górę, ale można się było domyślić, że już usychające i zamierające. Są tutaj tropy, nawet dosyć spore, muszę powiedzieć. Hej, to jest dosyć spora racica. I tu też. A muszą tędy chodzić. Nie wiem, czy to nie są pozgryzane miejsca. Tutaj też. O, a tu to już prawie na pewno, tak mi się wydaje. Czyli zwierzęta podchodzą jeleniowate i zgryzają te miejsca. Także żerują tutaj. Są tutaj. O, wrośniaki potężne. Zobaczcie. Nic, tylko się rozglądać. Worek? Widzę stąd worek? Nie widzę stąd worka. A, dobra, kichać. Na razie podchodzę tutaj do tego drzewa. Zobaczymy, co tu z tego wyniknie. Czy coś w ogóle... O, proszę. Zobaczcie. Drzewo niby zamiera, leży, a jeszcze tu wypuszcza coś. Niesamowity obrazek. Piękna sprawa. O matko, jakie to wzruszające. Serio mówię, nie ironizuję. Łocie pieron, ale ten wykrot jest potężny. Proszę bardzo, tu jakieś górne gałęzie, które były robione przez dzięcioła, a teraz są na dole dla nas dostępne. O, patrzcie, jak tutaj wyrasta. Niesamowite. Puszcza pączki. Drzewo, które leży. Magia. Balon. To jest balonik, proszę was, który musiał tutaj przylecieć z jakiejś imprezy. Po prostu one, no, muszą gdzieś wylądować. I często lądują. Ale ostry zapach. Tu muszą być zwierzaki. Albo dziki, albo coś innego. Ale o balonach pamiętajcie, one lądują w lasach często. Zahaczają się o drzewa, pękają i spadają. Cholipa, ale się tu dzieje. Jak ja czegoś tu nie znajdę, to jestem królową angielską. A no nie, już nie jestem. Balon bezpiecznie wylądował. Powtarzam. Balon bezpiecznie za chwilę wyląduje. Duże tropy doprowadziły mnie do... O, właśnie. Czegoś takiego, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jaki mocny ślad spałowania. Zęby. Pamiętajcie o tym, że jeleniowate mają górną... mają w szczęce, nie mają siekaczy, tylko w żuchwie. One mają zrogowaciały taki na skórek i na szczęce podtrzymują ją, a żuchwą pracują właśnie ściągając tą... Korej. Tu prawdopodobnie tak się wydarzyło. Tu też, ale wcześniej. Więc tu musiał przystanąć i słuchajcie, na tej wysokości sobie tutaj zjadać. A to jest na wysokości mojej głowy, czyli musiał być to dosyć duży zwierz. I poszedł prawdopodobnie tam dalej, tylko tam jest strasznie mokro. A tutaj musiał przestąpić. Prawdopodobnie, o proszę bardzo, mamy dwa dowody. Pierwszy to ten grzyb nadrzewny, który spadł. Ale był przyczepiony tutaj, dokładnie w tym miejscu. Jak zwierzak przestąpił ten pień, musiał nadepnąć i ciach, złamać ten grzyb. Bardzo ciekawe miejsce, a żeby to potwierdzić, mamy bobki. Także może poszedł jeszcze w tę stronę.
Woreczek! Woreczek! Woreczek idzie z nami! Chodź! Mama! Co, gdzieś nadepnę? To... smoknięcie takie, błota, wiecie. But się zatapia. Jest takie... O! Ale mi się... Nie nagrałem tego. Ale zlękłem się niesamowicie. Bo mnie zaskoczyły dziki. Słuchajcie, tu gdzie stoję, dosłownie tutaj, 2 metry ode mnie, 3, 4 może. 2 wielkie dziki się spłoszyły i wyleciały dosłownie stąd. No, baruch mają tutaj ładny. Musiały tutaj leżeć, odpoczywać. Zobaczcie, jak tu jest siana naniesione. Nie zauważyłem tego wcześniej i podszedłem sobie tak na kozaku. A one się zerwały w ostatniej chwili. Powiem wam, że zawsze mi jest tak jakoś głupio, jak spłoszę zwierzaka. Bo czuję się jak taki kompletny dureń i intruz. Także szkoda mi ich, no ale... No nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Plus jest taki, jak się wchodzi już w takie głębsze tereny, że tu naprawdę nie ma śmieci. Worek, tak jak balon zapakowałem na początku i jakąś tam jedną buteleczkę, to jest cały czas pusty. Tutaj widać bardzo dobrze, co się dzieje, jak się drzewo wywróci i jak fajnie, że się czasem drzewa wywracają. Nie trzeba ich usuwać. Zobaczcie, wyrywają ziemię, wyrywają wszystko, co jest pod ziemią i zostawiają takie miejsce, gdzie może się zbierać woda, gdzie ona się kumuluje w takim właśnie zagłębieniu w momencie, kiedy zostanie odsłonięte takie miejsce wytworzone przez przewracające się drzewo. W takim wykrocie oczywiście, jak nie jest zalany, chętnie bytują sobie dziki, ale tutaj mamy bardzo fajne małe siedlisko bioróżnorodności w takim oczku wodnym naturalnie stworzonym. Czekacie, nie? Czekacie, aż coś znajdę? Szczerze mówiąc, ja też czekam. Przy okazji, spójrzcie na te korzenie w tym wykrocie, jak już jesteśmy tutaj. Niesamowita sprawa, co nie? 16% baterii, słuchajcie. Także jesteście w ostatnich chwilach tutaj tego nagrywania chyba ze mną, ale zobaczcie, mimo że tak dziki teren, to ludzkość znajdzie się wszędzie. I to będzie ostatni śmieć chyba dzisiaj wrzucony do wora. A my przejdziemy jeszcze jakiś teren. Włączę się, jak tylko coś znajdę ciekawego, bo muszę oszczędzać baterię. O, zobaczcie. Czarki jeszcze znalazłem. Piękne grzybki. Dajcie znać w komentarzu, czy też je spotykacie w swoich lasach. Moi drodzy, to cóż, chyba się dzisiaj jednak nie uda. Można chodzić, można spotykać odchody, można spotykać spałowane drzewa, można spotykać tropy, można nawet widzieć zwierzęta, co dzisiaj też mi się przydarzyło, a i tak poroża nie znaleźć. Tak się zdarza. Mam worek, jest tu 3 kilo śmieci razem z tym porannym, o którym wam mówiłem na początku tego filmu. Będzie już jakieś 6 kilo, myślę, śmieciochów. Ale nie odpuszczę sobie jeszcze tej jednej puchy, która tu jest. Słuchajcie, lajkujcie jak najbardziej, łapki w górę, mile widziane, udostępnianie tego filmu. A my się widzimy następnym razem. Trzymajcie się ciepło tym lasem.